A teraz będzie coś od Łańcuta. Z łańcuckiej ziemi. Gniewczyn, województwo podkarpackie. Chodź, 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 kochanie. Ho, 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 kochanie moje. Słuchajcie, miała 12 roków, jak zaczęła we zespole pośpiewywać. Były ciotki, ujki w tym zespole. Ojciec prowadził zespół, tak? Ujek prowadził zespół. Dzisiaj, po tylu latach, ujka nie ma, przejęła po wujku prowadzenie zespołu, ale nie tylko, bo i dziecy z Kałucy śpiewać. I dzisiaj zaśpiewał dwie pieśniczki. Na weselu wielki smutek było. O tym opowiesz, jak młoda przy weselu dość smutną mominę i biegnie na cmentarz do ojca, bo ojciec tam leży. Po to ojcowe pożegnanie, błogosławieństwo i się zali ojcu, żeby go zaprosić na wesele. Drugo będzie ballada dziadowsko. Jak to ballada dziadowsko? Fajne opowieści, drzewie i po wsiach się siedziało wieczorami. Tego typu pieśnicki opowieści były śpiewane. Słuchało się tego o potwornym zbóju Madeju, co różne... Zabił ojca, zabił matkę i rodzeństwo swoje, a w tym ciemnym, pustym lesie miał mieszkanie swoje. Miał kamratów, którzy jego na dwory, na klasztory wyprawy robili, kto się bronią zabijali, wszystko rabowali. I raz pod wieczór majowy jedzie wóz ubogi, na nim siedzi w czarnej szacie piękny księżyk młody. Madej staje, rozkazuje wóz zarekwirować i co tylko sobą wiedzą, to korze zdymować. Ostrym głosem przepowiada, gdzie pieniądze ma. Księdzu każe złazić z wozu, oddać głowę swoją i na rozkaz hersztatego młody ksiądz wychodzi. Madej się go zapytuje, jak mu się powodzi. Gdzie masz srebro, gdzie masz złoto? Gdzie twoje klejnoty? Młody kapłan odpowiada, jam bogaty w cnoty. Złoto, srebro, nie majątek, bo trzeba umierać, ale dusza w piekle będzie, trzeba się spodziewać. Myśli Madej, myśli sobie, brak dla mnie zbawienia, moja dusza w piekle będzie, myśli bez wątpienia. I upada na kolana, spowiada się szczerze, kapłan słucha jego zbrodni, a że go strach bierze. Naznaczył mu ksiądz pokutę, pąkę w ziemię wbijesz, póty będziesz przy niej klęczał, aż ci się rozwije. Kilkadziesiąt lat minęło,
klęczał, oczy w górę wznosią, przygarbiony, posiwiony, Boga łaski prosią. I raz pod wieczór majowy jedzie tamtym torem ksiądz staruszek ze swym sługą, jadą ciemnym borem. Nagle zapach ich zaleciał, jakby tu jabłka były, skąd by się tu w ciemnym lesie, skąd by się tu wzięły. Nakazuje słudze swemu, niech mu jabłek narwie, ale sługa mu donosi, że jabłek nie zerwie, bo tam jakiś starzec klęczy, co tych jabłek szerzy. Kto je tylko bierze. Więc podchodzi ksiądz ku niebu, daje rozgrzeszenie, kładzie rękę na ramieniu, a anioł go bierze. Jabłka w górę uleciały, bo to były duże. Co ich matę zamordował, fuj.